Hej kochani, zapraszam Was na hotelowe Get Ready With Me, Get Ready With Me w podróży. Będę sobie do Was gadać i się szykować. Stwierdziłam, że to jest super pomysł. Jest 8 rano. My już wstaliśmy. A, pokażę Wam, że jesteśmy w tym hotelu. Jesteśmy w hotelu, jak widzicie, nade mną okno. Tu nasze rozwalone łóżko. I stwierdziłam, że razem z Wami sobie ten makijaż zrobię. I mam straszne wory pod oczami. Nie wiem, czemu obudziłam się. Już miałam takie worki, więc chwilę przytrzymam tą butelkę zimną. Zawsze tak w domu robię. Krem. O, to jest krem ze śluzem ze ślimaka. Ale nie ze ślimaka, tylko z jego śluzu. Bo niektórzy naprawdę myślą, że są zabijane ślimaki po to. Nie. A śluz ślimaka świetnie działa na blizny, otarcia jakieś, ślady potrądzikowe i mocno wygładza. I ja to tak zauważyłam, powiem Wam, że używam od 1,5 tygodnia tego kremu. I oczywiście czasem mi coś wyskoczy, ale ogólnie znikają mi już moje blizny. A w ogóle hotelowy szampon i suche włosy. Zapomniałam zabrać ze sobą odżywki jakoś. Dobra, co ja tu wzięłam ze sobą? Sorry, że tak mówię po cichu, ale wiecie, jeszcze jestem śpiąca o tej porze. Nie lubię spać w hotelach, bo zawsze trzeba wstać rano. To nie jest tak, że się w hotelach śpi. Tak jak w domu. Wydaje mi się, że już będę mieć taki wory pod oczami, bo mam tutaj to światło z góry. Ale leje, słyszycie to? Dobra, korektor pod oczy, oku nosa. Nakładam go więcej, bo on nie jest taki intensywny jak te inne. A używam Clinique Retouche Lumière. Podkład to będzie Vichy Derma Blend. Ostatnio Wam w ulubieńcach o nim przypominałam. 3D w kolorze 25. Ostatnio go często właśnie używałam przy tych moich problemach z cerą. I lubię go nakładać albo pędzelkiem, albo palcem. Jakoś gąbeczką nie bardzo. Super wygładza skórę. I zobaczcie, wszystko kryje. Uwielbiam ten podkład. Tu widzę, że skoczyło jeszcze wokół ust. Ale wszystko będzie zakryte. Się powoli zasuwa jak dach na Narodowym jeszcze. Okej, trochę zmieniłam miejsce i trochę lepiej mnie tutaj widać. Przeniosłam się do tego głównego okna. Bo jednak tam, gdzie siedziałam, to światło padało z góry i jakoś tak się dziwnie wyglądało. Dobra, do zobaczenia. Teraz poszedł na chwilę na dół, teraz idziemy na śniadanie. Ale zdążę sobie z Wami zrobić make-up. Puder. Laura Mercier, transparentny, już mi się kończy. Lubię ten puder do utrwalania pod oczami tutaj. Sam ten podkład jest dość matujący, więc jest ok dla skóry tłustej, naprawdę go polecam. Co ja tu jeszcze mam? Aha, odżywkę nałożę, bo wiecie co, teraz już nie mam tych wyczepionych rzęs. I kupiłam sobie odżywkę po prostu taką z Regeneru, przy okazji jakichś innych zakupów. O, jest. I z jednej strony mamy liner, z drugiej strony mamy tusz. I jak widzicie, no, rzęsy już nie są oczywiście takie długie i spektakularne. I cały czas mnie kusi, żeby sobie zrobić jednak te doczepione. Widzicie, że mam taką jakby kreskę nad linią rzęs, to właśnie jest przez odżywkę. Ale podobno ta właśnie z Regeneru ma dobry skład i nie jest jakaś taka mocno drażniąca dla oczu. Podobno. Tak jak wszystkie te inne, no ale tak sobie ją kupiłam, żeby coś po prostu mieć, żeby coś stosować mimo wszystko po tych po zdjęciu tych rzęs. Jeszcze mi kilka zostało i się nie chcą odkleić, co mnie tak wkurza, no ale się trzymają. Ale nadal mnie kusi, żeby sobie jednak zrobić te rzęsy znowu. Aha, i tutaj sobie nakładamy na rzęsy tą odżywkę. Kusi mnie, bo wiecie, budzimy się rano, wyglądamy już super. Po prostu człowiek się od rana czuje lepiej. No ale wiadomo, że rzęsy nie są tak gęste po zdjęciu doczepionych. Także cały czas się zastanawiam, co zrobić. Może sobie jeszcze zrobię za jakiś czas. Póki co muszę Wam potestować wszystkie sztuczne rzęsy, które obiecałam testować. Bronzer to będzie Hoola z Benefitu. Hoola z Benefitu. Nie wiem, jakoś tak co jakiś czas go używam. Raz go lubię, raz go nie lubię. Ale wzięłam go, bo jest kompaktowy i ma od razu ze sobą pędzelek. A ja mam z wyjazdami tak, że biorę kosmetyki, które naprawdę mało zajmują i zwykle nie biorę pędzli. Jakoś nie wyobrażam sobie zabierania iluś tam pędzli na wyjazd. Trochę za jasno mam tu skórę pod oczami, ale mam nadzieję, że to będzie w całości dobrze wyglądało. Troszkę na nos, żeby troszkę go wykonturować. Chyba rozświetlacza żadnego nie brałam, wydaje mi się. Teraz zobaczymy. Mam, słuchajcie, róż i ostatnio bardzo go lubię, bo on się super trzyma. To jest Dior, ale ważny jest numer. Rosy Glow, o, widzicie? 001, nazywa się Petal. Nie wiem dlaczego mówiłam, że on się nazywa Candy, ale nazywa się Petal. I teraz, o, wygląda tak, jest taki cukierkowy. O, jak pięknie. I widziałam go u Zainy, go sobie kupiłam z jej polecenia, też ma pędzelek. Nakładam go tutaj na sam szczyt. I słuchajcie, trzyma się cały dzień. Ten puder się trzyma cały dzień. Fajnie pachnie, tak delikatnie różami.
I ma taki właśnie ładny cukierkowy kolor. Ja lubię róż, bo on jakby spaja nam cały makijaż, robi nam makijaż, kiedy nie mamy dużo makijażu, a dziś nie będę mieć jakoś bardzo dużo makijażu. Nałożę sobie od razu, położę sobie trochę pomadki z Nivea Nude pod pomadkę, którą będę mieć dalej, żeby nawilżyć usta. Teraz sobie zrobimy brwi, ja lubię robić nie po kolei brwi i mam tutaj moją resztkę z Too Faced, resztkę już dosłownie kosmetyku. Chodź tu, chwilę się, no, coś dziś mi nie idzie naprawdę. Universal Brows. Universal Taupe, nie Universal Brows, Bullet Brows, o, widzicie? I do tego jest dołączony pędzelek z grzebyczkiem. Lubię sobie najpierw zrobić brwi, bo wtedy naprawdę robię delikatniejszy makijaż. Fajny kosmetyk, bo też cały dzień się trzyma. Zaraz idziemy na śniadanie i lecimy dalej. Także mówię wam, hotele mi się kojarzą tak, że właśnie wcale się nie wysypiam i nie spędzam w nich jakiegoś super czasu, bo zwykle trzeba od razu ruszać dalej. Nikt nie będzie siedział w hotelu do 12. Chyba byliśmy raz w tych hotelach, jak jeździliśmy po Skandynawii, to raz faktycznie mieliśmy taką sytuację, że w hotelu było napisane, że można, że to jest hotel dla tych, co lubią długo spać i można było się wymeldować do 12. Więc tam się rzeczywiście wyspaliśmy, bo też to wyglądało tak, że budziliśmy się codziennie rano, przejeżdżaliśmy do hotelu późno, szliśmy na kolację, szliśmy spać i od razu rano trzeba było wstawać i jechać dalej, żeby, pamiętacie, mieliśmy taki całkiem ambitny plan wycieczki, żeby, ojejku, żeby dość dużo zobaczyć. I dlatego się tam za bardzo w tej Skandynawii nie wyspaliśmy, no ale nie o to chodziło, żeby się wysypiać, tylko żeby jak najwięcej właśnie zwiedzić. A wiecie, że ja bardzo lubię spać, ja bym mogła spać i spać pół życia, mi to nie przeszkadza i nie szkoda mi dnia na spanie, jak niektórym. Szkoda dnia, wstawaj i nie szkoda dnia. Muszę być wyspana, żeby być zadowolona. Okej, no dobra, tak jakoś zrobiłam sobie te brwi. Mogło być, jakoś tutaj w kamerze wyglądają, że mają dziwny kolor, ale na żywo mają dobry kolor. Może sobie jeszcze trochę uzupełnię tej dziury. Ze mną to tak jest, że narzekam do 12. Po 12 już się budzę, już jest okej. Wziąłam nawet kreskę do brwi, tą Brow Wiz, ale nie będę jej używać, bo nie muszę. Oczy. Co ja tu zrobię do oczu? Czy ja w ogóle sobie coś zabrałam? Aha, wzięłam sobie taką kredkę z Kiko. Jak to działa na YouTubie? Ostrzysz się czy nie? Tak kiedyś się pokazywały wszystkie kosmetyki. Kredka nazywa się In The Shade Eyeshadow and Kajal. I to jasne to jest eyeshadow, ojej, mam jakąś chrypę. To jest jasne, to jest eyeshadow, a to ciemne to jest kajal. Dlatego nakładam sobie ten jasny jako cień. I od razu rozcieram. Troszkę podłóg brwiowy. No i mówię, ja zawsze wam powtarzam, że ja zabieram kosmetyki ile funkcyjne. Hejo! Hej. Nie. A ty mnie widziałeś? I teraz ta druga końcówka jako kredka. Słuchajcie, próbowałam wczoraj to rozcierać i średnio mi szło. Także nie polecam rozcierać, a trzeba też temperować, żeby była końcówka fajna. Ja niestety już tego nie zrobiłam. Tak to mamy taką grubą końcówkę i ciężko się nie maluje wyraźną jaskółkę, więc raczej się nadaje do takich kresek bardziej rozmazanych. Powiem wam, że jak coś kupuję z Kiko, to zwykle jest to właśnie wersja limitowana, bo to jest styl wakacji i zwykle jest to jakaś kredka. Inne kosmetyki, no to tak średnio. Teraz rozmazuję palcem. Poprawiam jeszcze superlinerem Duo Precision przy samej linii rzęs. Ja mam tak z linerem, że nieraz go nie lubię używać jakby bez cienia, bo czuję po prostu, jakby było takie łyse oko, nie wiem jak to nazwać. Czasami używam oczywiście samego linera. Tam, tam, tam. I czy ja mam tuż do rzęs? Nie mówcie, że nie wzięłam tuszu. Nie mówcie, że nie wzięłam tuszu. O nie. Jest. O rety, ale się przestraszyłam. Przez chwilę miałam taki już, wiecie, myśl, że będę się malować linerem po każdej rzęsie. Volume Million Fatal. Ostatnio wam pokazywałam ten tusz. I teraz nakładam sporą ilość na górne i dolne, żeby oko było duże i wyraźne. Widzicie, jakie mam nierówne rzęsy? Niektóre są dłuższe, niektóre krótsze, ale już odrastają. Oj, taki efekt daje ten tusz. Lubię go, bo naprawdę mocno pogrubia te rzęsy. Nie wiem, jaki kolor na usta nałożyć. Zastanawiam się, bo w sumie jeszcze będziemy szli na śniadanie. Nie chcę go zaraz zjeść. No dobra, oczka mamy gotowe. Taki efekt lubię.
I teraz słuchajcie, usta. I wzięłam tutaj sobie kilka kolorów. I najchętniej bym sobie nałożyła różowe, moje ulubione. Ale słuchajcie, różowy mam, ale nie trwały. Pokażę wam, co mam i co tego użyję. Bo mam taki cushion z Sephory. Oj, ta kamera lata. Dobra. Poduszeczka z Sephory. Z tym aplikatorem. Robiłam wam test na żywo. Uwielbiam, ale nie jest trwały. Mam jeszcze maka z Retro Matte. Może go użyję. W kolorze Back in Vogue. Uwielbiam ten kolor. Ten jest trwały. Mam jeszcze dwa NYXy. W ogóle ile ja wziąłam rzeczy do ust? Takiego, nie wiem. Po prostu ja wrzucam, wiecie, to co mam pod ręką i... Wydaje mi się, że nie wzięłam żadnej pomadki. Ja wzięłam tyle pomadek. W tej kolekcji Lingerie, którą wam ostatnio pokazywałam w teście na żywo i podobała wam się bardzo. O, te dwa kolory. I mam kolor Baby Doll, który jest bardzo ładny i drugi kolor, który też jest bardzo ładny, nazywa się Push Up i dziś go użyję, bo ten Push Up jest naprawdę ekstra kolorem. Także jak widzicie, nie ma dziś rozświetlacza, nie ma dziś kamuflażu, nie ma dziś wielu cieni. Tak jak wam mówiłam, w teście trzeba nakładać dwie warstwy, bo niestety nie jest taki mocny kolor. Ja się, słuchajcie, ubieram. Lecimy na śniadanie. Zobaczcie jeszcze make-up, jak wam się podoba. Muszę coś zrobić z tymi włosami. Nagram wam szybki outfit tutaj w lustrze. Pokażę wam, co mam na sobie. Przede wszystkim bluzka. Nie pamiętam już, z której stronki, taka z dłuższym rękawkiem. Z jakiejś azjatyckiej stronki. A spodobało mi się to, że tak fajnie, wiecie, jak tutaj jest jeszcze biustonosz, to tak fajnie się tutaj krzyżuje. Naszyjnik mam z jelly. Taki z listkiem. Z piórkiem, nie z listkiem. I z kamyczkami. Spódnicę mam z Reserved. I ostatnio się o tą spódnicę pytaliście, bo pokazywałam wam na jakimś vlogu. I to jest taka spódnica bombka. Ona niekoniecznie wygląda bardzo korzystnie, ale jest bardzo wygodna. Tylko, że właśnie wzięłam sobie mój rozmiar i zobaczcie. I ma taką tę gumę. Ale można ją nosić wyżej, można ją nosić niżej, jak ktoś lubi oczywiście bombki. I są też czarne. Kupiłam sobie czarną i chyba też były inne jakieś kolory. Także jeżeli lubicie takie rzeczy, to polecam. Takie sportowe. To jest marszczeniem. No, to już według gustu. Moje beżowe najacze, które bardzo lubię, ale które mnie trochę podwyższają. Ale mój ortopeda mówił, że to jest dobrze, jak się chodzi, jak kobieta chodzi na lekkim podwyższeniu. Powiem wam szczerze, że nie miałam za bardzo wyboru, jeżeli chodzi o buty, bo wszystkie moje buty zimowe są schowane. Także kochani, to jest mój outfit w całości. Tak pokazuję wam tutaj w lusterku. Mam nadzieję, że wam się podobało. My już uciekamy, kochani. Zostawcie kciuki do góry, jeżeli lubicie takie spontaniczne filmy, takie szybkie Get Ready With Me. Mi dzisiejszy makijaż się podoba, rozczesałam też włosy, nie jest tak źle. Także ja uciekam. Zostawcie kciuka. Pa, pa.